Hello, moi ziomeczki. Dziś kolejny odcinek z Flight Pilot Simulator. Hello, gro. What happened? Co? Aha. A gramy jeszcze raz na naszą gierkę. Flight Pilot Simulator. Mamy loterię. I plus power up. Ok, testujemy to. Bierzemy rescue. Ostatnio pobrałem tą grę Rail Racing, która zajmuje 4 GB. Tego nie obraźcie się, jak będą małe problemy z klatkami. Błagam. Bierzemy tego. Może trochę bardziej lagować. To nie powinien zmusić do zmniejszenia ustawień. Ale staram się, aby była jak najpłynniejsza rozgrywka. No cud normalnie ta gra. A tu mnie jeszcze nie laguje, nie no. Nie. To jest sok po prostu. Sok. Mam taką grę, która zajmuje 4 GB, a tu jeszcze pięknie chodzi. Nie ścina, ja normalnie nie wierzę. W sumie dajmy sobie jeden głośnik. Chyba dwa. Lecimy z prędkością dużą. Okej. Gwiazdka. I tu w sumie jest... Nie. Czekaj. Aha, bo będziemy musieli potem wylądować. Go bierzemy. Machamy. I do góry. O! Wiecie co? Może by nawet nagrał odcinek z tej gry. Bo jest taka zarąbista. Chętnie bym nagrał z tej gry odcinek. Bo nic mi nie stoi na drodze. Okej. O nie, bo wlecę w skałę. Teraz lądujemy tutaj. Zmniejszamy ciąg. Hamulce, podwozie. Wszystko po kolei. A proszę, myślałem, że ta gra mi stanie na przeszkodzie. Czekajcie, jeszcze sobie ekran, dobra. Jest pewnie. Okej. Okay. Lądowaliśmy na lotnisku. Trzy gwiazdki. Kolejny level. A zwykle dobrze. Very good. Leaf. Dobra. Mamy jeszcze kolejne baterie. Olga, zaś Olga. Storm. Mamy Storma. Mogę wybrać tego. Ten jest premium. Szczególnie mogę wziąć tego, ale już go kupię, dlatego go nie muszę kupywać. Storm. Mamy 3 minuty, aby tam dotrzeć. Inaczej błyskawica w nas pieprzni. Okej, lecimy. Mamy 2 minuty. Kurde, minuta minęła. Fuck, speedem. Przemcio. Dajesz. Nie, no mamy serio samolot za sobą. O cholera, on tu będzie lądował. Bez jaj. Toście sobie wybrali moment. Dobra, lądujemy. O! Pierdziu. Pardong.
To był jakiś samolot za nami. O, i co się odwala? O, nie. Jeszcze milisekunda, abym wybuchnął. Dosłownie. Milisekunda jest, by dotknął kłap dłubem, już by wyleciał. Ho, ja tu mam farta normalnie. I teraz paru hejt. Jak się to mówi? Ale dobra. Mniejsza z tym, grajmy. Jeżeli już mam 800 tysięcy. Kiedy ja tyle tego naexpiłem? Panie. Jesus, fuck. Damy więcej mocy. Oj, nie wybuchaj mi tu. Podwozie schowane. Widzicie, trochę zaczyna się film robi dłużyć i trochę mi zaczyna lagować, bo nie mam tyle pamięci wolnej, ale chyba ustawiłem na, aby się odkładało na kartę SD, dlatego chyba nie będzie ścinania. Może. Powinno nie być, ale ja się tam za bardzo nie znam. Prędkość 160 km na godzinę. Okej. No, zaczyna się robić trochę mało klatkowo, bym powiedział. A mam ledwo połowę odcinka. I musimy rzucić ludziów. Patrzą nasi ludzie. Patrzcie. Kurde. Kurwa, nie no. Ci potrafią skakać, nie? Zlecieli z ileś tam metrów, nie bojąc się w ogóle, tryhardzi. Tryhardiki nasie. Co? What? Dziwne. Ile kosztuje eskorta? A nie, tu mogę wziąć ten stary samolot. A nie go... O, to już wreszcie kupimy ten odrzutowi. Hec! Ale fajnie, no wreszcie. Kurka, to jest mój ulubiony odrzutowiec. Najlepszy. Bierzemy cię. Jakbyście widzieli, jaki on jest koksisty, wykoksisty. I no, on jest taki prestiżowy, jak Lord Krusli kiedyś. Ma takiego speeda. Aż mi zaczyna lagować. Dobra, idziemy. Patrz, ile mamy prędkości. Patrz na wskaźnik prędkości, ile możemy maksymalnie osiągnąć. Możemy osiągnąć całe. Oh my gosh. To jest chyba sen. Możemy osiągnąć całe koło. Czyli około 950 km na godzinę. Będzie teścik. Na pewno będzie teścik. Dobra, trochę wyżej. Nawet ci pilnować nie muszę. Dobra. Bez przesady.
A wyżej, wyżej, wyżej. Za daleko. Za gut. Weźmy gwiazdkę. Gdzie on jest? Dobra, lecimy szybciej. Jestem blisko celu. O nie, nie, nie. Za blisko. Gdzie ten les? Ale wolny ślimak. Aha, to samolot z prezydentem. Ale co gorsza, musimy też tu wylądować. Tu muszę zrobić podejście. Odrzutowcem z GTA 5. Zakręcić, zmniejszyć prędkość. Zabawne, bo nigdy nie sterowałem odrzutowcem. Normalnie to sterowałem, ale nie wiem, co ja po prostu mówię bez sensu. 400 km, Jezus, panie, zwolnij. Dobra, lądujemy. Lądujemy. I wylądowaliśmy. 3 gwiazdki. I 180 tysięcy. Holy fuck. Dive race. Ja tego nie umiem. Ja tak tyle razy to próbowałam, nigdy mi się nie udało. A to dopiero. To jest łatwe. Z tej strony był Psomo 07, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, dzwonem, dzięki czemu będziecie otrzymywali moje powiadomienia. Zostawcie też łapkę w górę i ten, czekajcie. Najlepsze komentarze będę oznaczał sercem. Tylko z tej strony był Psomo 07, do kolejnego odcinka z tej niesamowitej gry. I może też Real Racing 3. Ale będziecie musieli zostawić pod tym filmem dużo łapek, a niestety większość was to ostatnio lenie. Tylko do kolejnego odcinka. Narka!